zobaczymy, jak wyjdzie. Rozpakowuję przesyłkę, która dotarła do mnie, zamówiona przez AliExpress. No, ładnych parę dni temu. Sam transport trwał mniej więcej 1,5 tygodnia, może 2. Wysłane przez, nie wiem, jakieś Bipost, być może z Pekinu jakaś poczta. Natomiast według informacji ze strony wyszukanej po numerze przesyłki, informacja była, że przesyłka wysłana z terytorium Belgii. No nic, zobaczymy. W zamówieniu powinna być myszka wertykalna, kupiona za 8,99. Kartonik wydaje się, że być może jest prawidłowy. Kartonik jest od tej myszki, co miała być. Sama taśma nie wygląda, jakby było to oryginalne pakowanie. Jest taka jak opisywana, przynajmniej z wyglądu. Miała być błękitna, jest taka błękitny metalik, troszkę może w zieleń wpadający. Według opisu dwa boczne przyciski. Samo kliknięcie może nie jest jakieś fenomenalne, ale jak na produkt chiński, typowo chiński, jest, myślę, że ok. A myszka, nie wiem, czy widzicie, firmy Wopen. Rolka też taka sobie. Natomiast dwa główne przyciski, prawy, lewy, dosyć twardo chodzące, dosyć sporej siły potrzeba, żeby je dotknąć, także do Logitech daleka droga. Powierzchnia przycisków głównych powinna być dobre centymetry. Dalej. Natomiast jeśli chodzi o pozycję kciuka i oparcie dłoni, wydaje się, że jest ok. Jak ktoś ma problem na przykład z używaniem normalnej płaskiej myszki poziomej z powodów, nie wiem, zdrowotnych, na przykład problem z nieprawidłowym ciśnieniem w nadgarstku, to myślę, że to jest może nie produkt, który można na stałe używać jako zamiennik,
rysowanie. Jak to ustawić pod światło? Tutaj ta krawędź jest raczej do dupy spasowana. Czarna powierzchnia zachodzi poniżej krawędzi tego plastiku, który jest niebieski. Także spasowanie tutaj jest takie średniowe. Natomiast nie ma to kompletnie żadnego wpływu na samo trzymanie myszki, no bo w ogóle tutaj ręka ani żaden palec w to miejsce nie dociera. Ślizgacze są tak płasko na równo z plastikiem, że chyba w ogóle nie wystają. Może ten ziepko tutaj w tym miejscu, ten wydaje mi się, że z tej strony jest w ogóle schowany pod plastik i podobnie ten. Także raczej będzie się to ocierać o sam plastik, a nie o ślizgacz. No ale tak jak na biurku to się porusza, myślę, że to jest normalne działanie. A jeszcze teraz spróbujemy zanurkować pod biurko, chociaż może nie będzie potrzeby. Działa. Informacje znalezione na urzędzie wskazującym albo chód. Ładowanie zakończone. Prawy przycisk działa prawidłowo. Lewy też. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, ile to jest DPI. Natomiast w miarę przyjemnie ta myszka chodzi. Ciężko mi coś powiedzieć o samej precyzji, natomiast jeśli chodzi o ustawienia systemowe, to tutaj się specjalnie nic nie zmieniło w porównaniu do Logitecha. Zobaczymy sobie. Generalnie jest porównywalne. Że ten układ szczytujący nie jest aż tak precyzyjny jak w starym Logitechu. Dla porównania, jeśli ktoś by chciał, to zestaw, który używam myszki plus klawiatury, to jest Logitech MX5000, jeśli dobrze pamiętam. Kiedyś było coś takiego, zestaw myszka plus klawiatura na Bluetoothie. Na razie po 6-7 latach minimum spisuje się pierwszorzędnie. Rolka też działa. Generalnie uważam, że zakup jest opłacalny jako ciekawostka, jako alternatywa dla zwykłej myszki. Myślę, że też dużo też będzie zależało od tego, jak ręka na dłuższym czasie pracy będzie się zachowywać. Czy oprócz ciśnienia nadgarstka może coś innego się pokaże, ale to naprawdę przy bardzo długim użytkowaniu. No, w każdym razie dziękuję. Produkt z ogromnym zapisem. Jeszcze raz mówię, kupiony na AliExpress. Za 8,99 dolara, oczywiście w sumie wyszło to mnie 30 coś złotych chyba, jeśli coś takiego, nie pamiętam już generalnie. Pozdrawiam serdecznie.